Buenos dias, moi drodzy widzowie. Dzisiaj rozpoczynamy piąteczek od mieszania gnojowicy, ale pogoda, powiem wam, że nieciekawa. Pada deszczyk, marznący deszczyk. Wszystko jest normalnie pokryte lodem, ale już temperatura powietrza wchodzi na plus, także niebawem będzie się to wszystko poprawiać. A tymczasem właśnie trzeba wymieszać troszeczkę jeszcze tą gnojowicę, bo przez noc na pewno się ustała. A jak jest dobrze wymieszana, to wożenie już jest po prostu czystą przyjemnością. Więc nie przedłużam, wjeżdżam z mieszadłem i działamy. Sam po mieszu, a ja w międzyczasie, korzystając z chwili, pościelę tym oto gagatkom. Ale dzisiaj lodowisko trzeba uważnie chodzić, żeby się nigdzie nie wypieprzyć. Mam już pościelone, ale jeszcze tymi dwiema belkami z powrotem zostawię im tu z przodu. Zresztą widać, gdzie stały te belki. No bo jednak trochę wieje, to niech mają odrobinę komfortu. Leci pierwsza beczka po małych perturbacjach, bo tam jeszcze troszeczkę ogarniać innych rzeczy trzeba było. No i tak się zeszło, że o 11 dopiero wyjechałem z pierwszą beczką. Także plany oporowego wożenia od rana dały w łeb, ale za to już mam wszystko poogarniane, sobie spokojnie mogę do tej 16 dzisiaj podwozić, co się uda. No najgorszy fakt jest taki, że no daleko, bo ponad 6 km na pole mam w jedną stronę, no to pół godziny nie starcza mi, żeby zrobić kurs. Trzeba liczyć jakieś 40-45 minut na jeden kurs, także się troszeczkę zejdzie i to na pewno spowolni dzisiaj całą robotę. Bo żeby na miejscu było, no to 3 beczki w godzinę się wywozi i nie wiadomo, kiedy te szamba się opróżniają. A jak trzeba dalej, no to niestety ta beczka 7000, dużo wydajności nie podgoni na takie dalsze dystanse. No ale jaka jest, taką trzeba wozić. No najgorszy będzie przyszły rok, ją się przemęczyć, bo no na pewno ten zestaw będzie bardzo często używany. Troszkę tej gnojowicy przybędzie, obornika za to będzie. Ogólnie nawet i tą siódemką ja wolę wozić jak ten obornik. Z tego względu, że już się tego na gromadki nie przerzuca, tylko się już od razu rozwozi i gotowy, i z głowy. A jak jest duże szambo, po prostu dobrze wymieszane, to wtedy roboty nie ma za wiele. A z tym obornikiem to non stop jest ciągle tego pierdzielenia. To mnie zaczęło już denerwować i właśnie przyszedł czas na zmiany, ale o tym to jak już będą w trakcie realizacji, to coś więcej można będzie powiedzieć. Na razie powiem, że już coś jest zaklepane. Powiem wam, że dzisiaj to idzie mi robota jak krew z nosa. Dopiero trzecią beczkę wywożę, no ale cóż, takie życie, jak bez przerwy coś tą głowę, że wraca. Miało być oporowe wywożenie dzisiaj, a jest takie mocno lejtowe, no ale nie poddaję się jeszcze do końca dnia, troszeczkę powalczę. No i cóż, no muszę jeszcze troszkę bocznymi drogami, takimi przesmykami wozić, bo jedna droga jest rozkopana, kanalizację tam robią, no to jest dramat tamtędy przejechać, więc sobie to mijam odcinek takimi polnymi drogami i szybciej tam dojadę i mniej się wytrzęsę niż można powiedzieć główną. Takie to jest życie, jaka nasza Polska w remoncie, no ale cóż,
działamy jakoś powoli. Najważniejsze, że do przodu. Już takiego ciśnienia mocno nie ma, bo to już końcówka sezonu i aby tą gnojowicę wywieźć, to już praktycznie będę obrobiony. Mam jakieś resztki obornika, tylko rozwieźć, a tą gromadkę, tak jak mówiłem, zostawię na wiosnę i niech się dzieje wola nieba, jeszcze zdąży się to na wiosnę przygotować bezproblemowo. Ale też nie ominę do końca tych wykopów, rozkopów i kawałek muszę po tych dziurach się przetelepać, no ale o, jest tu wesoło. Pompuję sobie ostatnią beczkę, idę pozapalać światła w oborze, bo już się czas obrządku zbliża. I tak idę. No i nie uwierzycie, co się stało. Takie to znalezisko. Ale tym razem to płeć właściwa. Także niech się tak cielą wszystkie same. Oto szczęśliwa mama. Poród samodzielny. Zdrowa jałóweczka. Oby więcej. No w sumie dzisiaj drugi poród. I tak to na tej wsi można sobie zaplanować oporowe wożenie w sezonie wycieleń. To na pewno się zgra. No ale cóż, oby więcej takich przyjemnych i miłych niespodzianek. Właśnie sobie na spokojnie kończę rozlewać ostatnią beczkę. I tak to dzisiaj nawalczyłem 4 beczki. No, ale bądź co bądź, kawałek pola zalane, tak myślę, że dobry hektar zalałem. No nie leję tego na grubo, nie ma co walić nie wiadomo ile, zwłaszcza, że tej gęstej za dużo to nie mam. Bo ile w sumie, 6 wyjechało, to jeszcze jak 5 będzie to max z tego zbiornika. Także po trochu poświęcić po ziarnówce, to te resztki się lepiej przerobią. Założę się, najwyżej na wiosnę jeszcze się to odrobinkę poprawi. No, taki ładny kawałeczek pola już jest zalany, więc nie ma co narzekać. Tak myślę, te 25 metrów sześciennych na hektar to wystarczyć powinno. Nie ma co przesadzać, jak wspominałem. Po prostu musi. Jakbym miał więcej pod oporem, pewnie lałbym alał. No, ale że jest tak, że robimy co się da, można powiedzieć. No i cóż, no, plan lek w gruzach dzisiaj. Myślałem, że wywiozę chociaż te 7-8, a wywiozłem tylko 4. Raz, że dużo było przeciwności losu, że tak powiem, niesprzyjających sytuacji i okoliczności, a dwa, że dalekie wożenie, tak więc no, za dużo nie powalczymy. Tak dla porównania, wczoraj sobie wieczorem po obrządku przy dobrą godzinę, jak tu blisko, to 4 beczki rozlałem tego rzadkiego na łąki, więc dobra godzina, a tutaj prawie cały dzień, żeby te 4 wytachać. Taka jest różnica między dalekim polem a bliskim polem, tego się nie przeskoczy, ale zrobię to na jesieni, to już na wiosnę będzie te najdalsze z głowy. Także to by było na tyle, podsumowując dzień dzisiejszy i widzimy się kolejnego dnia.